Hej, jak zapewne słyszeliście wszyscy, od kilku dni polski internet żyje tematem śmierci Polaka i kilku innych wolontariuszy zabitych w izraelskim nalocie na konwój humanitarny w Gazie. I jednym z elementów tego, co się dzieje, jest seria mało dyplomatycznych wypowiedzi ambasadora Izraela w Polsce, pana Jakowa Liwne, która składa się na taką dość krótką historię, ale za to pełną zwrotów akcji i zakończoną swego rodzaju happy endem. Zaczynając po kolei od tweeta, w którym w sposób dość nieczuły pan ambasador wskazywał, że oskarżenia wobec Izraela formułuje tylko jakaś tam skrajna prawica i lewica, a w ogóle to przecież Grzegorz Braun zgasił świeczki w Sejmie kilka miesięcy temu. Natomiast jeszcze bardziej ekstremalny okazał się być jego wywiad z panem Liwne na kanale Zero, w którym no, powiedzieć, że pan ambasador zachował się skandalicznie, to nic nie powiedzieć. I w ogóle takim pytaniem, które się po tym wywiadzie ogólnie nasuwało, było, co on sobie właściwie myślał. Ponieważ w ogromnym skrócie na dopytywania Roberta Mazurka, czy będą przeprosiny, odpowiedź była z grubsza taka, że no, ubolewamy, ale to trzeba jeszcze dokładnie zbadać, co się stało, a poza tym to na wojnie takie rzeczy się po prostu zdarzają. Na pytanie, czy będzie odszkodowanie dla rodziny zabitego Damiana Sobula, również stwierdził, że no, to jeszcze trzeba wszystko zbadać, żeby się dowiedzieć, co się w ogóle wydarzyło. Na pytanie, czy pan ambasador odcina się od słów szefa MSZ Izraela sprzed kilku lat, pana Katza, o tym, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki, pan ambasador odpowiedział, że różne słowa padały, zarówno ze strony polskiej, jak i izraelskiej, i on nie chce tych słów komentować. A na pytanie o to, jak pan by skomentował liczne przypadki jawnie antypolskiej retoryki w izraelskich mediach i ze strony niektórych izraelskich polityków, odpowiadał, że no, Polacy też nie są święci, bo jak był w Łodzi, to widział antysemickie bazgroły sprejem zrobione na murach. A na pytanie, czy jest w stanie wskazać jakieś pozytywne aspekty relacji polsko-żydowskich poprzez historię, odpowiedział, że no, wielu twórców państwa Izrael urodziło się w Polsce, a wielu wybitnych Polaków miało żydowskie korzenie. No i trudno odebrać całą tę postawę pana Liwne inaczej niż no, stwierdzenie wtedy powiedziane, stwierdzenie, że przeprosin nie będzie, odszkodowania nie będzie, że od słów Polacy są antysemitami się nie odcinam, a na głosy w izraelskiej debacie publicznej, że Polacy są współwinni Holokaustu, komentarz mam taki, że w Łodzi są antysemickie napisy na murach. A na pytanie, czy kojarzy jakieś pozytywne relacje z narodem polskim, czyli wiecie, z tym narodem, który ma największą liczbę ludzi odznaczonych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, rozdawanych przez Instytut Yad Vashem, ludziom, którzy ratowali Żydów w czasie Holokaustu i przypomnijmy, że Polacy w przeciwieństwie do reszty Europy robili to pod groźbą śmierci, no to jemu się to nie przypomina, ale przypomina mu się, że izraelscy politycy się w Polsce urodzili. Dodajmy w ogóle, że pan ambasador wyraźnie stał na stanowisku, że ten atak na konwój humanitarny i zabicie między innymi polskiego obywatela musiało być dokonane przez pomyłkę. Sęk jednak w tym, że wszystkie dotychczasowe informacje, prawie wiele dotychczasowych informacji sugeruje, że to jednak nie jest prawda. Ponieważ po tym, jak pierwszy samochód z wolontariuszami został trafiony izraelską rakietą, to kilku żywych jeszcze pasażerów tego samochodu wygrzebało się z niego, przeczołgało się do drugiego samochodu i wtedy w ten drugi samochód uderzono rakietą. Po czym podjechał na miejsce trzeci samochód, żeby zabrać ludzi, którzy nadal jeszcze żyli i wtedy w ten trzeci samochód uderzyła kolejna rakieta. W ogóle szef tej organizacji WCK, do której należały te samochody, przypomina, że armia Izraela była poinformowana o tym konwoju i wiedzieli, że to jest konwój humanitarny i jego zdaniem w ogóle ten atak był całkowicie celowy. Dodatkowo izraelska gazeta Haaretz twierdzi, że przedstawiciele wojska im powiedzieli, że pojazdy zostały zaatakowane, ponieważ błędnie podejrzewano, że w konwoju podróżuje terrorysta. Co by sugerowało te doniesienia, że armia izraelska dostała podejrzenie, że w grupie cywilów znajduje się żołnierz wroga, więc zaczęła strzelać, dopóki nie zabiła wszystkich w tej grupie cywilów. I ten dziennik Haaretz przedstawia tutaj też taką opinię, że powodem tego było po prostu to, że oficerowie niskiego szczebla mogą w Gazie robić co chcą i nikt ich z tego po prostu nie rozliczy. Jeżeli komuś się cała ta sytuacja wydaje, że brzmi jak zbrodnia wojenna, no to tak właśnie wygląda. I dla jasności, w tym konkretnym przypadku opieramy się na razie na doniesieniach prasowych, nie było jeszcze żadnego oficjalnego raportu w tej sprawie, więc jeśli ktoś chciałby powiedzieć, nie dokonujmy jeszcze aż tak bardzo kategorycznych ocen, to też rozumiem, ale zaznaczmy, że w ogóle temat zbrodni wojennych Izraela nie ogranicza się do tego konkretnego przypadku. Dosłownie już 3 lata temu Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wszczął śledztwo dotyczące potencjalnych zbrodni wojennych Izraela. Wtedy chodziło o operację Ochronny Brzeg i bombardowanie celów cywilnych bez wyraźnego powodu. Cały
ten temat szerzej omawialiśmy wtedy w odcinku Na wojnie idei. Przypomnijmy też, że w październiku zeszłego roku Izraelczycy zbombardowali obóz dla uchodźców, bo przebywał w nim ponoć jeden z dowódców Hamasu i wtedy ONZ stwierdziło, że ten atak nosi znamiona zbrodni wojennej. I tego typu zdarzeń da się znaleźć znacznie więcej, więc jeżeli ktoś ma opinię, że Izrael dokonuje zbrodni wojennych, to taka opinia wydaje się być uprawniona całkowicie, niezależnie od tego, co się stało w tym tygodniu. Tutaj, w tym tygodniu, być może mogła się zdarzyć kolejna zbrodnia, tak? Nowością w tym temacie jest tylko to, że ambasador Izraela okazał się aroganckim bucem, natomiast zdarzenie to nie wnosi też nic chyba szczególnie nowego do ogólnej oceny działań Izraela na tej wojnie. To wygląda tak, jak wyglądało jeszcze tydzień temu, tak naprawdę. I to prowadzi nas do takiej rzeczy, którą jednak warto dla kontekstu przypomnieć, ponieważ jednym z haseł, które powtarzał w wielu miejscach ambasador Izraela, jest to, że to, co się teraz u nich dzieje, to jest walka między cywilizacją a barbarzyństwem. No i tutaj warto zauważyć, że to jest właściwie słuszna ocena. To znaczy, przy tej ogólnej, krytycznej ocenie działań Izraela, można jednak pamiętać, że obecne stadium konfliktu zaczęło się od tego, że 7 października Palestyńczycy zamordowali w absolutnie bestialski sposób 1200 Żydów. I zarówno nagrania, jak i relacje świadków bardzo wyraźnie pokazują, że tam bojownicy Hamasu to nie robili tego w egzekucji przez zaciśnięte zęby, że no szkoda, no ale musimy się tych Żydów pozbyć, tylko robili to śmiejąc i wiwatując, na przykład podczas obcinania chłopakowi głowy łopatą. Więc stwierdzenie, że to jest walka cywilizacji z barbarzyństwem, jest zasadniczo słuszne. I to w najmniejszym stopniu nie usprawiedliwia tego, co Izrael robi cywilom teraz, tylko opisuje to, żeby przypomnieć, że słowa Izrael popełnia zbrodnie wojenne, to jest tak naprawdę połowa zdania, które w całości być może powinno brzmieć, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne na wojnie przeciw ludziom, którzy obcinają głowy dzieciom. I ktoś powie, że Hamas tak się zradykalizował przez to, co Izrael robił Palestyńczykom w poprzednich dekadach, i to też jest prawda po części, tylko to się właśnie dokłada do obrazu sytuacji, która jest zwyczajnie bardzo skomplikowana. I oczywiście nie ma żadnego problemu, żeby się teraz skupiać na tym, co Izrael robi teraz źle, należy się nawet na tym właśnie skupiać, no bo Hamas w tym momencie już za bardzo nikogo nie morduje, bo nie ma jak, a Izrael dalej kontynuuje robienie tego, co robi. I ja to przytaczam tylko po to, żeby przypomnieć, że patrzenie na ten konflikt w takich zero-jedynkowych kategoriach, że jedna strona jest tylko oprawcą, a druga jest tylko ofiarą, to jest dalece niewystarczające. I to nas właśnie z kolei doprowadza do zaskakująco zgodnej reakcji, przynajmniej polskiego internetu, ale podejrzewam też, że polskiego społeczeństwa, które się jednoczy w krytyce tego, jak zachował się ambasador Izraela. Oczywiście nie wszyscy są zgodni, bo na przykład profesor Jan Hartmann stwierdził, że sugestie o celowości tego ataku to tylko na ziole wysuwają, a z kolei na przykład pan Tomasz Lis stwierdził, że to jest wina Hamasu, że Izrael zbombardował konwój humanitarny, oraz pan Lis też stwierdził, że krytyka ambasadora przez prezydenta Dudę to tylko tania gra pod nacjonalistyczno-kibolską publikę. Zaznaczmy, że to stwierdził jeszcze przed tym wywiadem. Z kolei z naszego YouTube'owego podwóreczka możemy wspomnieć lepszego komentatora, który nie tylko grzmiał, że memy z Netanyahu to oczywiście antysemityzm, ale też wprost bronił tweetów ambasadora Izraela. I moim ulubionym zabiegiem tutaj jest to serduszko pod komentarzem, że to dziwne, jakby nie zabili Damiana, skoro woził on zaopatrzenie dla bojowników. Tak zostało nazwane rozdawanie żywności w miastach w strefie wojny. Ale to są wyjątki. Poza tym ogólnie reakcja jest bardzo zgodnie krytyczna i to jest takie pozytywne zaskoczenie, bo oczywiście jak wiadomo na co dzień najlepiej wychodzi nam kłócenie się. I pozytywnym jest też to, że na kanwie tego mówi się dzisiaj więcej i przypomina się o tym, że Izrael kategorycznie dalece przekracza jakiekolwiek adekwatne użycie siły na tej wojnie. I to, że się o tym mówi, jest jak najbardziej na plus. Tylko że też można zauważyć, że cała ta całościowa słuszna krytyka ma takie dwa bardzo brzydkie ogonki, tak? Jeden wystający bardziej na prawo, że a widzicie, tutaj problemem prawdziwym są Żydzi, i drugi wystający trochę bardziej na lewo, że a widzicie, Hamas to w zasadzie słuszną walkę prowadzi. Ten jest być może trochę mniej widoczny w Polsce, ale na Zachodzie znacznie bardziej. I zwróćcie uwagę, że jeszcze nie tak dawno całkiem popularnym podejściem, mam wrażenie, był tak paniczny strach przed tymi ogonkami brzydkimi, zwłaszcza tym prawym, że bardzo widoczne były w debacie publicznej głosy sugerujące, że o tym, co Izrael robił lub robi złego, lepiej za głośno nie mówić, bo jeszcze się antysemici ośmielą i wyjdą ze swoich piwnic. No i
Zauważmy jednak, że teraz to się właśnie dzieje. To znaczy, ja jestem przekonany, że wszyscy antysemici w Polsce w tym tygodniu posikali się ze szczęścia, bo dostrzegli okazję, że ich przekaz stanie się nagle odrobinę bardziej tolerowany w przestrzeni publicznej. Grzegorz Braun na pewno zaciera rączki, że w tym tygodniu więcej ludzi na jego absolutnie skandaliczne i niedopuszczalne zachowanie z grudnia dzisiaj spojrzy w bardziej pozytywnym świetle. I pewnie ma rację, że niektórzy na kanwie tego mogą przereagować w drugą stronę i spojrzeć na to bardziej przychylnie teraz. W ogóle Stanowski zrobił taki komentarz, że Konfederacja może dostać jakiś widoczny skok poparcia, bo Konfederacja ma w sobie to antysemickie skrzydło w postaci środowiska Grzegorza Brauna. No i taka groźba, że tego typu środowiska gdzieś tam mogą skorzystać na tej sytuacji, no jest, ale jednocześnie może to i dobrze, że tym razem takie obawy nie stają na drodze słusznej krytyki tego, co robi ambasador i w ogóle państwo Izrael. Bo zauważam po prostu, że nie tak dawno, no nierzadko można było natknąć się na opinię, że tak trzeba ograniczać się w krytyce Izraela, bo antysemici coś tam zrobią. Jestem po prostu ciekaw, co dokładnie się zmieniło. Czy chodzi o to, że tym razem Izrael zrobił kuku nam osobiście, więc wszyscy są na tyle wzburzeni, że się wyjątkowo tym nie przejmują? Nie wiem, jestem ciekaw. Bo to jest taka rzecz, to jest taki temat, wobec którego z podobnymi zjawiskami ja się często spotykam, tak? Z hasłami, że o pewnych problemach lepiej nie mówić, bo to ośmieli tych lub tamtych radykałów. Że samo rozmawianie o niektórych problemach legitymizuje ten lub inny straszny izm. No i tutaj, na tej bieżącej sytuacji, mam wrażenie, że widać, że obecny klimat medialny, internetowy, no tak, stwarza warunki, w których antysemityzm może poczuć się nieco wygodniej, więc cieszę się, że tym razem widzimy i wszyscy rozumieją, że można mówić na przykład o takich rzeczach bez antysemityzmu i że nawet warto o tym mówić i wyrażać oburzenie, gdy pewne rzeczy są oburzające, a równolegle możemy sobie poradzić z potencjalnymi antysemitami, którzy gdzieś tam się podniosą i zamieść ich z powrotem do tej piwnicy. Może lepiej byłoby, gdybyśmy potrafili o tym pamiętać również za tydzień i za miesiąc i nie tylko w tym jednym temacie. Natomiast wydaje mi się, że też, że cała ta dynamika trochę odpowiada na pytanie o zachowanie samego ambasadora Izraela. Znaczy, czy to nie było trochę tak, że on się nie spodziewał, że zajdzie ta zmiana w podejściu? Znaczy, że być może wydawało mu się, że również tym razem wystarczy powiedzieć, że to niedobra o tym mówić, bo antysemityzm, bo dotychczas się to udawało. Znaczy, oczywiście możliwe też jest to, że to jest podlane wszystko jakimiś prywatnymi uprzedzeniami pana ambasadora, o których też Robert Mazurek wspominał, ale być może najprostszym wyjaśnieniem jest właśnie to, że pan ambasador jechał na ustawieniach fabrycznych, a nie zauważył, że tym razem środowisko nieco inaczej reaguje. No i tutaj pojawia się pytanie, czy będą tego wszystkiego jakieś dalsze konsekwencje, czy tylko ludzie sobie pokrzyczą, ponarzekają i nic z tego nie wyniknie. No bo zwróćmy uwagę, że jednak coś się już dzieje, ponieważ nawet na szczeblu politycznym reakcja jest widoczna, tak? I do przeprosin, i do odszkodowania wezwali zarówno premier Donald Tusk, jak i prezydent Andrzej Duda, którego słowa były dyplomatyczne, ale wyjątkowo stanowcze, co w języku polityki jest właściwie jednoznaczne z narzekaniem, z nakrzyczeniem na ambasadora. I dzisiaj, w piątek, okazało się, że pan ambasador, wezwany do MSZ, na tym spotkaniu w ministerstwie, już jednak przeprosił. Jak czytamy, Andrzej Szejna opisał przebieg rozmowy z ambasadorem Izraela. Spotkanie z ambasadorem miało charakter bardzo stanowczy ze strony polskiej. Przekazałem mu w imieniu MSZ notę protestacyjną. Ambasador Izraela, jako Liwne, przeprosił za to zdarzenie nie mające precedensu. Bombardowanie konwoju humanitarnego. Na moment nagrywania tego filmu nie ma jeszcze publicznych przeprosin z jego strony, ale podejrzewam, że w takim ujęciu spodziewałbym się, że powinny się pojawić wkrótce. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Dodajmy też, że polskie MSZ po tym spotkaniu zadeklarowało, że ambasador nie zostanie wydalony z Polski, ale ministerstwo oczekuje transparentnego śledztwa i żąda dostępu do wszystkich informacji, a także chcą oni, aby w procedurze karnej wobec żołnierzy, którzy się tego wszystkiego dopuścili, dopuszczona była do tego prokuratura okręgowa w Przemyślu. Wspomnijmy też, że całą tą sytuacją wyraźnie przejmuje się również Izrael, bo zdymisjonowano dzisiaj dwóch wysokich rangą dowódców, którzy brali udział w uderzeniu na ten konwój humanitarny. No, oczywiście najważniejsze pytanie w tym wszystkim pozostaje na ten moment takie, czy faktycznie ta prokuratura polska i innych krajów, których obywatele zostali zabici, czy zostaną oni dopuszczeni do tego śledztwa, czy też nie. No, ale żeby się tego wszystkiego dowiedzieć, no to będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Natomiast całość tego zjawiska, mimo iż zaczęła się od rzeczy przerażającej i po drodze wyglądała dość brzydko, no to niewykluczone, że zaprowadzi nas ku jakiejś pozytywnej zmianie i wyciągnięciu pewnych wniosków. Oby tak było. No i to tyle. Tradycyjnie, jeżeli podobają Wam się takie koszulki albo kubki z uwspółcześnionymi wersjami dzieł sztuki, to zapraszamy tradycyjnie do sklepu zależy.pl i do usłyszenia. Hej!
Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.